Jesteśmy w klubie D-Light w Warszawie, gdzie odbyła się właśnie konferencja przedstawiająca nowy produkt, nową ofertę firmy Play. Będzie to nowy starter, nowa oferta, która dołoży trochę więcej dla wszystkich użytkowników Facebooka tak naprawdę. To prawda. Dla tych, którzy korzystają głównie z Facebooka. Z nami jest Bartek Dobrzyński z Play, który nam trochę opowie o tej ofercie. Dzień dobry. Tak, nowa oferta nazywa się Lubię To, także myślę, że ta nazwa dużo mówi. To jest oferta, dzięki której każdy klient może mieć nieograniczony Facebook w swoim telefonie za nieduże pieniądze. To jest oferta na kartę, w której zasilając już od 5 zł ma się nielimitowany Facebook na określony czas. I druga myślę ciekawa i fajna rzecz to jest to, że zasilenia do tej oferty realizowane przez Facebooka będą premiowane 30% bonusem. Co oznacza, że przy stawkach rzędu 29 groszy, takich jak we wszystkich ofertach Playa, w tej ofercie Lubię To ta stawka za połączenia głosowe spada do około 20 groszy. Mhm. No rzeczywiście, to jest bardzo niska stawka. A powiedz mi jeszcze, czym jeszcze różni się ten starter od... Bo to jest czwarty starter, to jest czwarta oferta w Play Fresh. Czym się jeszcze różni? Bo zauważyłem między innymi, że ważność połączeń wychodzących w tym momencie jest troszkę bardziej ograniczona niż w pozostałych taryfach. To prawda. W tej ofercie nie ma rocznego okresu ważności konta na połączenia wychodzące. To jest oferta dla osób aktywnych, te, które chcą się zasilać trochę częściej, ale za to, tak jak mówiłem, są i lepsze stawki na połączenia głosowe, ale przede wszystkim jest darmowy Facebook przez cały okres, na który konto jest ważne i są bardzo duże pakiety megabajtów danych, które są dostępne już od 5 zł. Także dla nas to jest oferta, która jest najlepsza dla tych, którzy chcą korzystać przede wszystkim z Facebooka w telefonie i intensywnie korzystać również z internetu w telefonie. Myślę, że to, co jest bardzo fajnego, że pokażecie też formę tego startera, bo on jest jasno związany z Facebookiem, ma na sobie tą charakterystyczną niebieską F-kę. Myślę, że dzięki temu zdobędzie sporą popularność, bo po prostu będzie się wyróżniał wśród innych naszych produktów. Bartku, na prezentacji też wspomniałeś bardzo ciekawą rzecz, w sumie się wcześniej na tym nigdy nie zastanawiałem. Prowadzicie oficjalną kampanię, jest to produkt facebookowy i tak dalej. No właśnie, musieliście uzyskać zgodę od Facebooka? Nie. Czy to bardziej było na zasadzie właśnie popierają to po prostu i tyle? Nie, Facebook popiera wszystkie takie inicjatywy, które promują ich de facto platformę. Facebook ma pewne zasady korzystania z ich logo, z nazwy i my tych zasad przestrzegamy. Natomiast jeśli chodzi o specyficznie tą ofertę, to konsultowaliśmy ją z Facebookiem i oni ją popierają. Uważają, że jest ciekawa i przyczyni się do tego, że jeszcze więcej klientów będzie korzystało z Facebooka nie tylko na komputerze, ale w sposób mobilny. No właśnie, dla nich jest to też korzyść. No tym bardziej, że Play przoduje, jeżeli chodzi o operatorów, jeżeli chodzi o ilość użytkowników, ilość fanów na Facebooku. To prawda, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy polubili nasz profil, czyli ponad 350 tysięcy osób. Na tym profilu zawsze jest coś ciekawego. Jeśli chodzi o naszą ofertę, jeśli chodzi o rozrywkę, jeśli chodzi o jakieś konkursy, okazje, darmowe telefony, także tam się po prostu sporo dzieje. Dla nas to jest ważne, aby być blisko użytkowników i dlatego też ten nasz fanpage na Facebooku traktujemy bardzo poważnie i bardzo przykładamy się do tego, żeby on był dla tych, którzy go lubią, czymś fajnym, czymś, z czego korzystają. No właśnie, użytkownik Facebooka, klient Playa generalnie dużo na tym zyskuje. Natomiast powiedzmy, jak od strony technicznej będzie wyglądać to 30% zysku po doładowaniu. Jak ludzie będą z tego korzystać? To będzie jakaś specjalna aplikacja? Już dzisiaj jest taka aplikacja, do której mamy dostęp z naszego fanpage'u Facebooka do doładowań. Natomiast specyficznie dla oferty Lubię To, ci klienci po prostu będą dostawali więcej tego bonusu. To jest po prostu rozwinięcie obecnej aplikacji, tak? Tak, dzisiaj w tej aplikacji można dostać 10% więcej dla użytkowników Play Fresh czy Play Online na kartę. W przypadku oferty Lubię To, ten bonus to będzie 30%. Rozumiem. No więc w takim razie bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na kilka moich pytań. No i cóż, życzę powodzenia. Mam nadzieję, że się przyjmie i sądzę jednak, że się przyjmie, bo jednak no, ilość użytkowników na ilość fanów Playa jest całkiem spora. I no, chyba trzeba jednak przyznać, że oni dużo korzystają z Facebooka. Super. I życzę powodzenia w każdym razie. Dzięki wielkie. Ja też to lubię. Cześć.